Wiesław Jańczyk po wielu latach wrócił na stadion przy Alei Unii 2. Jak mistrz Polski z 1958 roku czuje się na swoich starych śmieciach, można powiedzieć? No trudno tutaj rozpoznać jakieś stare śmieci. To wszystko jest nowe. Stadion nowy, trybuna nowa, drużyna nowa, prawda? Ale cieszę się, że ŁKS zaczyna w Ekstraklasie. No, miejmy nadzieję, że utrzyma się w jakimś solidnym miejscu, prawda? Bo w tym pierwszym roku pobytu, prawda, w Ekstraklasie, po tylu latach pobytu w niższych klasach. To jest naprawdę duży sukces klubu, który się z tego, co widzę tutaj, zostałem tutaj zaproszony, jestem gościem honorowym, że tak powiem. Nie wiem, czy na to wszystko zasłużyłem w takim stopniu, jak tutaj wokół mnie się wszystko dzieje. Cieszę się i życzę ŁKS-owi no, wszystkiego najlepszego. To był, zresztą grałem w ŁKS-ie przez 7 lat, ponad 200 meczów. To się liczy chyba, prawda? Pewnie, że tak. Była duża trema, kiedy tutaj mijał pan próg obiektów, chodził po tylu latach przerwy? No, czuję się tutaj obcy w tej chwili na każdym kroku, bo wszystko jest nowe, prawda? Za moich czasów to nawet nie ma co porównywać tego, co było kiedyś, a jest obecnie. Przed meczem otrzymał pan pamiątkową koszulkę, kibice zaśpiewali 100 lat. Duże wzruszenie wtedy było? Tak, tak, oczywiście. Otrzymałem koszulkę pamiątkową. Kibice śpiewali 100 lat. No, to jest to duże wzruszenie. No, nie da się ukryć. Dziękuję bardzo w każdym razie kibicom i zarządowi. Cieszę się, że mogłem jeszcze, bo jestem wiekowym człowiekiem, prawda? Skończyłem 88 lat, to się. Cieszę się, że mogę jeszcze cieszyć się z pewnych sukcesów mojego dawnego klubu.